Początkiem roku swoją działalność po kilku latach wznowił Miejski Szkolny Związek Sportowy w Jaworznie. Dzięki niemu i miastu młodzi sportowcy mogli odbyć szereg zawodów międzyszkolnych. Teraz ich starania zostały nagrodzone pięknymi pucharami. Chciałam, aby młodzież doświadczyła takiej prezentacji na forum, nie tylko, że zdobywa miejsce i jest rozdana nagroda podczas zawodów, ale żeby pokazała się też publicznie. To też motywuje do dalszego działania i do dalszego, że powiedzmy, ćwiczenia swoich umiejętności. I też wywołuje dużą radość, nie ukrywamy, zobaczmy, co się dzieje działo na tej naszej tej hali sportowej. Wszyscy byli zadowoleni, wszyscy radośni, wręcz chcieli wlatywać na to podium, bo tak byli rozpromienieni. Galę otworzyła swoim występem artystycznym Agnieszka Cebula, uczennica Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie. Na gali obecni byli przedstawiciele miasta oraz miejskich instytucji, w tym wiceprezydent Jaworzna Łukasz Kolarczyk, Sebastian Kuś, Tomasz Jewuła, Irena Wojtanowicz-Stadler, a także prezes Agata Budka i wiceprezes Paweł Listowski Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Jaworznie. Wręczyli oni nagrody jaworzniskim uczniom w kilku dyscyplinach sportowych. Był to badminton, piłka siatkowa, tenis stołowy i piłka nożna. W każdej z tych dyscyplin wyróżnieni zostali chłopcy i dziewczęta w kategoriach dzieci, młodzież szkolna, a także uczniowie liceów i szkół ponadpodstawowych. Mieszkańcy Jaworzna rywalizowali ze sobą w dyscyplinie zatytułowanej Gry i Zabawy. Specjalną uhonorowaną kategorią była rywalizacja międzyszkolna w współzawodnictwie sportowym, która wyłoniła najbardziej wszechstronnych uczniów. Tutaj liczyły się osiągnięcia każdego ucznia w każdej dyscyplinie i kategorii. W igrzyskach dzieci pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 7, drugie miejsce szkoła podstawowa nr 12, a trzecie miejsce szkoła podstawowa nr 13. W igrzyskach młodzieży szkolnej najlepsza okazała się szkoła podstawowa nr 20, za nią uplasowała się szkoła podstawowa nr 7, a trzecie miejsce dopełniła szkoła podstawowa nr 13. W licealiadzie najlepsze okazało się pierwsze liceum ogólnokształcące. Drugie miejsce zajął zespół szkół ponadpodstawowych nr 2, a na trzecim miejscu uplasowało się technikum energetyczne. Wydarzenie to jest ważnym momentem w historii jaworznickiego sportu. Pełne trybuny hali MCKiS w Jaworznie pokazały, jak wiele uczniów chce uprawiać sport. Jest to ogromny sukces Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego po zaledwie kilku miesiącach od wznowienia jego działalności. To, że się Szkolny Związek Sportowy w ogóle odrodził, to jest efekt współpracy władz miasta, dyspozycji pana prezydenta do zajęcia się też tym tematem, nauczycieli, którzy odpowiadają za wychowanie fizyczne, otwartości dyrektorów, Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Te wszystkie czynniki się zsumowały na to, że dzisiejsza gala po krótkim czasie, kiedy związek funkcjonuje, już można poszczycić się osiągnięciami naszych uczniów i młodzieży w Jaworznie. Jest to pierwsza impreza, nigdy takiej nie było. Coś się nowego podziało i mam nadzieję, że to będzie w kolejne lata powtarzane, nawet powiedzmy z większą pompą, bo będzie tych zawodów więcej. W związku z tym, że będziemy startować już od września, także mam nadzieję, że kolejny rok będzie jeszcze bogatszy i ta impreza będzie taka sama albo jeszcze i większa. Miasto Jaworzno ma nadzieję, że od przyszłego roku szkolnego uda się zorganizować jeszcze więcej międzyszkolnych zawodów sportowych, ale także tych na szczeblu rejonowym. Zaplanowanie tych wydarzeń sportowych u nas w mieście, ale i w rejonach. To jest bardzo ważne. W województwie, w których mogą uczestniczyć uczniowie, rozwijająca się młodzież, zdobywać punkty. Kwestia rankingów również jest bardzo ważna. Ale ja bym postawił przede wszystkim na tą aktywność i promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Bo jeśli nie zostaną piłkarzami, siatkarzami, nie zasilą reprezentacji, to te nawyki sportowe w nich zostaną. Promocja zdrowego stylu życia, nawyki związane z odżywianiem są bardzo ważne. No i ta kondycja psychiczna i fizyczna. Jak chcemy tworzyć mocne miasto, to musimy mieć mocnych ludzi w nim.